To szanowni państwo, przejdźmy teraz do debaty na temat hejtu. Bardzo proszę kurtynę w górę. Jak widać, scenografia trochę się zmieniła. Uczestnikami naszej debaty dzisiaj będzie w sumie 10 osób i pozwolę sobie zacząć wyjątkowo od tych najmłodszych, którzy będą z nami na scenie tutaj debatowali na temat hejtu. Zacznę od absolwentów i uczniów Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Aktualną uczennicą szkoły, mimo że w rozprawie była uczennicą trzeciej klasy liceum, ale tak naprawdę jest jeszcze w Szkole Podstawowej, zapraszam Olę Myszkę na scenę serdecznie. Ola, jesteś? Zapraszam, zajmij sobie miejsce, masz ten przywilej, że możesz sobie wybrać. Absolwentem tej szkoły jest również Hania Skorupka, aktualna uczennica liceum Bolesława Chrobrego w Pszczynie, czyli nasza poszkodowana w naszej rozprawie sądowej. Zapraszam też na scenę Stanisława Rogowskiego, aktualnie liceum Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Okej. I Nelę Kloczkowską z liceum Staszica w Jastrzębiu-Zdroju. Jesteśmy w komplecie, czyli wy zajęliście strategicznie miejsce obok siebie. Bardzo się cieszę. Dobrze, w takim razie chciałbym poprosić jeszcze do udziału w debacie, zacznę może od pań, jeśli państwo pozwolą. Michalina Przybylska, a na co dzień psycholog Pałacu Młodzieży Patrycja Żak. Zapraszam pani Patrycjo. Przyznam się szczerze, że dzisiaj w anturażu scenicznym nie poznałem pani Patrycji, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy. I zapraszam na scenę jeszcze Ola Eismont z Warszawskiego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, którą miałem okazję poznać w grudniu i to jest cudowna znajomość i cudowna osobowość, także bardzo się cieszę, że Ola, radca prawna, jest z nami dzisiaj. Te wczorajsze, tak? To właśnie pani Ola prowadziła wczoraj warsztaty w Szkole Podstawowej nr 66, także widzę, że wam się podobało wczoraj, tak? Bardzo się cieszę, naprawdę. Okej, chciałbym jeszcze na scenie przywitać następujących gości. Zacznijmy teraz, ostatnia część to panowie. Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie, Arkadiusz Kurpa. Zapraszam naszego sędziego. W debacie weźmie udział również pan nadinspektor Paweł Warchoł z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Witam serdecznie. No i dwie ostatnie osoby, które chciałem zaprosić, to Adam Bieńko, który jest naszym ekspertem do spraw cyberprzestępczości, na co dzień z uczniowskiego klubu sportowego Oktagon. Okej, witam. I na sam koniec, ale równie ważny, aplikant radcowski Damian Rum z kancelarii, która dzisiaj grała rolę prokuratora i obrońcy. Natomiast mamy też trzecią osobę z tej kancelarii. Witam serdecznie na scenie. Okej. Dobra. To my jesteśmy w komplecie, ale dzisiejszy dzień ma być interaktywny, dlatego jeśli państwo pozwolą, jeszcze sobie wezmę dwie rzeczy. Szanowni państwo, to co mam w tej chwili w ręku, to jest mikrofon, ponieważ chcemy, żeby publiczność też brała udział w dzisiejszej rozprawie, w tym co będziemy rozmawiali, to chcielibyśmy, żebyście mieli mikrofony na scenie. Ale ponieważ no, trudno biega się z takim dużym mikrofonem stacjonarnym, to jest mikrofon, który można spokojnie rzucać. Tak? Okej. To w takim razie będą dwa rzuty. Bardzo proszę, gdzie się przyjąć, natomiast jak zobaczycie, że ktoś chce zabrać głos, to rzućcie do tej osoby, dobra? Coś czuję, że Szkoła Podstawowa 66 przejęła, tak? Sprawdźmy, czy działa. Dzień dobry. Witam serdecznie. To w takim razie puszczam w ruch drugi mikrofon i proszę z niego korzystać w trakcie debaty. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to zaczynajmy w takim razie, oddaję głos panu sędziemu na początek. Dobrze, zanim przejdziemy do debaty. Proszę. Ostatnio, jak miałem okazję stać na tych deskach teatru, Agnieszka Stachura, dzięki której tutaj się znajdujemy, dobry duch tego przedsięwzięcia, mówiła, że to ostatnie przedstawienie. Nie wiem, czy to jest ostatnie, bo chciałbym jeszcze, aby to się odbyło na festiwalu Poland Rock. Natomiast, jeśli miało być ostatnie, to chciałbym, żeby coś się zaczęło. Coś się kończy, coś się zaczyna. I tutaj z Olą Eismont zaczynamy cykl spotkań z młodzieżą, który się nazywa cykl spotkań z paragrafem. Dobrze, czy możemy zaczynać?
Jakieś potwierdzenie by się przydało. Możemy zaczynać? Super, dobra. To skupcie się bardzo proszę na początek, bo zaczniemy od tego, czym w ogóle jest hejt i jak często teraz występuje. Dla mnie osobiście zjawisko hejtu było czymś bardzo odległym. Niestety tak się złożyło, że ostatnio z tym zjawiskiem się spotkałem. Natomiast nas chyba najbardziej interesuje to, czy dzieci, młodzież w waszym wieku mają do czynienia z tym zjawiskiem na co dzień. I tu bym prosił chyba na początek wypowiedź osób, które na co dzień pracują z dziećmi. Ola Eismont, przypomnę raz jeszcze, Komitet Obrony Praw Dziecka i nasza psycholog pani Patrycja Żak. Drogie panie, jak często teraz młodzież i dzieci spotykają się z hejtem? To może ja zacznę? Nie wiem, czy wy, mam na myśli szanowną publiczność, podzielicie moje zdanie, ale z moich obserwacji podczas tych spotkań, które mam okazję tutaj odbyć z wami, wynika, że hejt jest plagą naszych czasów. Jest bardzo, bardzo powszechny, niestety. I to jest taki problem, z którym oczywiście my dorośli się spotykamy, próbujemy sobie jakoś z nim radzić, ale to jest także problem, który dotyka was. Jest dla was, myślę, dużo, dużo trudniejszy, bo jakby macie mniejsze narzędzia z racji waszego trochę mniejszego doświadczenia życiowego. I to jest rzeczywiście problem, który was spotyka, który jest niestety częścią waszej codzienności. Także ja zaryzykuję twierdzenie, że jest to zjawisko bardzo powszechne. Dziękuję. Ja jeszcze do niedawna miałam przyjemność pracować w szkołach podstawowych i w zasadzie nie było dnia, gdzie nie wypływała na wierzch właśnie sytuacja związana z hejtem, głównie hejtem w internecie. Praktycznie każdy powód był dobry, zarówno gdy jakiś uczeń odniósł sukces, jak i też coś mu się nie udało. To było bez znaczenia. Komentarze były równie kąśliwe. Kończyło się to konfliktami w klasach, międzyklasowymi, płaczem, czasami wzywaniem rodziców, ponieważ niejednokrotnie sprawa no, brnęła tak bardzo, bardzo głęboko i faktycznie była mocno krzywdząca dla ofiar. Także no niestety ta możliwość, że wszyscy jesteśmy praktycznie 24 godziny online, daje też no, raz, że możliwość oczywiście dostępu do informacji, ale też możliwość zamieszczania w sieci komentarzy, zdjęć i innych danych, które mogą naruszać czyjąś godność, poczucie bezpieczeństwa, więc no, niestety zjawisko narasta. No, praktycznie tak jak mówię, nie było dnia. Dobrze, dziękuję Panią za wypowiedzi bardzo, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak to z punktu widzenia prawa obecnie wygląda. Panie komisarzu, czy obecnie mają Państwo do czynienia ze zjawiskiem hejtu w takiej grupie wiekowej, ewentualnie w starszej i jak jesteśmy już po tamtej stronie sali, to analogicznie prosiłbym Pana aplikanta też o odpowiedź, jak to wygląda w Waszej kancelarii. Czy spotykacie się z takimi sprawami sądowymi i jak to wygląda w rzeczywistości, a nie tylko na naszej symulacji dzisiaj? Muszę powiedzieć, że coraz więcej mamy takich zgłoszeń właśnie dotyczących mowy nienawiści, hejtu, obrazy w sieci, ponieważ wynika to też z tego, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać jako problem i działanie niezgodne z prawem. Że ktoś na tyle poczuł się urażony tym zachowaniem innej osoby, że to wywołało u niego negatywne emocje, jakiś smutek, żal i tak dalej. I okazuje się, że wtedy zaczynają ludzie szukać, czy aby takie zachowanie nie narusza, czy ja jestem chroniony prawnie, czy moja osoba może się tutaj czuć bezpiecznie i czy takie zachowanie innej osoby nie jest jakimś właśnie czynem zabronionym, za który grozi pewna konsekwencja. Czasami jest to też wynik tego, że osoba już jest bezradna na tej zasadzie, że nie wie, gdzie szukać pomocy i taką ostatnią deską ratunku jest policja i zgłoszenie takiego, a innego faktu, nawet nie wiedząc o tym, że osoba została właśnie pokrzywdzona w ten sposób przestępstwem, że może stać się osobą, która tego przestępstwa doznaje. Ale z każdym rokiem tak naprawdę zauważamy coraz większą ilość zgłoszeń tego rodzaju. To jeżeli mogę od razu dopytam, jeżeli ktoś z tutaj obecnych czułby się na przykład ofiarą hejtu, to może przyjść po prostu na komisariat i to zgłosić? Jak wygląda taka procedura? Tak, musimy powiedzieć jedną ważną rzecz, że tu nie ma takiej sytuacji, że jedna konkretna komenda w mieście, w województwie przyjmuje takie zgłoszenia. Każda jednostka policji, ta najbliższa nam tak na dobrą sprawę, powinna przyjąć takie zawiadomienie. Dopiero oczywiście później w trakcie prowadzenia postępowania odpowiedniego
te dokumenty są przesyłane, czy prowadzone jest w tym miejscu, gdzie doszło do popełnienia przestępstwa. Ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. My nie musimy się zastanawiać, czy to przestępstwo zostało popełnione w moim mieszkaniu, bo ja odczytałem te wiadomości, czy dwie, trzy ulice, miasto dalej, ponieważ tam ten hejter napisał coś na mój temat. Okej, dziękuję ślicznie. To teraz, panie Damianie, jeśli można, a propos, jak to u nas praktyki waszej kancelarii. Tak, no w kancelarii zdecydowanie takie sprawy się pojawiają. My też od wielu lat współpracujemy z katowickim stowarzyszeniem Tęczówka, które się zajmuje osobami LGBT i między innymi organizowało tutaj Marsz Równości. W związku z tym mamy dosyć też sporo do czynienia z mową nienawiści, która jest takim podrodzajem hejtu, bo hejt jest z reguły skierowany w stosunku do jakiejś konkretnej osoby, natomiast mowa nienawiści jest skierowana do całej grupy osób. Więc dotyczy na przykład wszystkich osób czarnoskórych, wszystkich Żydów, wszystkich gejów i tak dalej. No i rzeczywiście takich zgłoszeń jest dosyć sporo i wiele z tych spraw to są właśnie przestępstwa internetowe z uwagi na to pozorne poczucie anonimowości. Natomiast no właśnie są tutaj, jak widzieliśmy też w trakcie spektaklu, pewne skuteczne środki do tego, żeby z tą mową nienawiści walczyć. Także no działamy z sukcesami. Ja nawet napisałem na portalu queer.pl taki artykuł o tej mowie nienawiści w internecie, można przeczytać, ale no jest to realny problem niestety. Okej, dziękuję za wypowiedź. Jak jesteśmy już na etapie dowodów internetowych, to kolejną osobą do zapytania jest nasz biegły sądowy w rozprawie sądowej. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy to, co było na rozprawie, że można takie rzeczy łatwo udowodnić, sprawdza się w rzeczywistości poza sceną teatralną, czy faktycznie jest tak, że czasami nie można dojść do autorów tego hejtu? Znaczy, przepraszam, ja myślę, że w ogóle rzeczywistość jest dużo bardziej zaawansowana, to znaczy techniki informatyków śledczych są na tyle zaawansowane, że są w stanie śledzić również ten tak zwany czarny internet, czyli strony nieindeksowane. I na dzień dzisiejszy informatyka śledcza jest w stanie odtwarzać dane, które były wysyłane, jest w stanie identyfikować osoby, jest w stanie identyfikować, na jakich urządzeniach konkretnie były dokonywane transmisje, ewentualnie na którym były robione zdjęcia i tak dalej. Także na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma czegoś takiego jak anonimowość, dlatego że wszystkie urządzenia cyfrowe zawierają oprócz podstawowego materiału cały szereg danych, które ułatwiają później informatykom odnajdywanie śladów, po których można dotrzeć do takiej osoby. Dziękuję ślicznie za wypowiedź. Jesteśmy już na etapie kancelarii, policji, zgłoszenia dowodów, więc sprawa trafia do sądu, więc proszę o zabranie głosu naszego sędziego. Czy taki wyrok, który dzisiaj zapadł w naszej symulowanej rozprawie, jest wyrokiem takim realnym, że w tego typu sprawie tego typu wymiar kary zapadłby, czy raczej zapadają kary ostrzejsze lub łagodniejsze? I też, jeżeli mogę zapytać z praktyki pana sędziego, jak dużo jest takich spraw, które trafiają już bezpośrednio do sądu? Mhm. Ja z chęcią odpowiem na to pytanie, ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Otóż chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom mówienie o tym, że ktoś jest Sosnowca, to też jest mowa nienawiści. I to, co się wydarzyło tutaj na sali rozpraw, to oczywiście był żart. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście podsądnymi przed sądem w Sosnowcu i jakiś sędzia do was mówi, a wy z Katowic jesteście, to widać. To tak naprawdę w realnym świecie nie wypada, aby tak się zachować. Oczywiście to jest konwencja pewnego teatru i jesteśmy tutaj związani pewną umową. Możemy pozwolić sobie na więcej. Ale pamiętajcie o tym, że mówienie komuś czegoś, co jest przykre, chęć sprowokowania negatywnych emocji, co obejmuje także pochodzenie z miasta określonego, to też może być przejaw mowy nienawiści. A wracając do sądu, to sąd jest miejscem, gdzie toczy się wiele sporów. Bardzo często są to sprawy o charakterze drobniejszym. Ktoś komuś zarysował samochód i spotkał go hejt ze strony sąsiada, który w internecie zaczął wrzucać filmiki, stalkować taką osobę.
ktoś komuś źle leczył kota i weterynarz stał się obiektem ataków. Wszystko to, co się dzieje w sądzie, jest efektem jednego. Myślę, że najłatwiej to ująć mianem głupoty. Bo na ludzką głupotę, na szowinizm, fobię, niechęć z powodu wiary, religii, nie ma żadnego lekarstwa. I to, co tutaj pan dyrektor mówił o karze, to kiedy ta nienawiść jest wielka, to co z tego, że sędzia będzie mówił mądre słowa? Przecież my wiemy lepiej. Niezależnie od tego, jaki zapadnie wyrok bardzo często, możemy dalej chcieć krzywdy drugiej osoby. Dlatego to, co możemy czynić, to zanim dojdzie do takich zachowań, to apelować, aby nie używać tej mowy nienawiści, aby zachować dystans. I to jest to, co narysowałem w tych zakładkach, które tam dostaliście. Jeżeli jesteśmy atakami hejtu, to nie pomoże agresja, nie pomoże reakcja, bo to tylko powoduje, że się napędza spirala przemocy. Bardzo często są takie sytuacje. Trzeba być po prostu, mieć poczucie, że jest się mądrzejszym. A wyroki? Wyroki zapadają. I bardzo często wiążą się z tym, że ktoś idzie do więzienia, ktoś musi wykonywać prace społecznie użyteczne. Czasami to pomaga, czasami nie. Ale wszystkim wam tutaj życzę, żebyście nie musieli chodzić do sądu i nigdy przede wszystkim nie występować w charakterze pokrzywdzonych, bo to może złamać wam życie. Nawet kiedy odpowiada się przed sądem rodzinnym i dla nieletnich. I jeszcze jedno. Czasami jesteśmy zaczepieni i chcemy tak odpowiedzieć, że odpowiadamy mocno, bardzo mocno i to my w efekcie stajemy się być napastnikami. Tak to działa. To jest taka spirala przemocy. Wy pewnie wiecie to lepiej. Sędzia zna tylko z opowieści i z akt sprawy. Bardzo często nie mówi się wszystkiego. Dziękuję ślicznie. To teraz może nasi najmłodsi uczestnicy debaty, jeśli mogę do was zapytać. Dzisiaj byliśmy świadkami rozprawy sądowej symulacji, w której graliście aktorów pokrzywdzonych sprawców. A czy spotkaliście się z takim hejtem, z mową nienawiści u siebie w szkole, normalnie w życiu codziennym? Czy to była tylko i wyłącznie kreacja dzisiejszej potrzeby, czy może jakiś tam minimalny procent sytuacji autentycznej był w tym spektaklu? To się zdarza i myślę, że nie tylko w naszej szkole się to zdarzało, bo myślę, że to dotyczy generalnie młodzieży. Nasz pewien kolega prowadził kanał na YouTubie i opowiadał tam o swojej bardzo nietypowej pasji, ale nie wszystkim się to podobało i pojawiały się bardzo różne straszne komentarze na jego temat i on na początku starał się właśnie odpowiadać na hejt hejtem, ale potem, też po tym, jak zaczęliśmy prowadzić naszą kampanię społeczną Słowa Krzywdzą, na którego fanpage'a bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, po tym, jak to wszystko się stało, jak zaczęliśmy to zauważać, to on zrozumiał, co musi z tym zrobić i zaczął sobie z tym radzić. Czyli rozumiem, że sytuacja zakończyła się łagodniej niż na sali sądowej, tak? Tak. Dziękuję za wypowiedź. Zwracam uwagę, że audycja zawiera lokowanie produktu, fanpage Słowa Krzywdzą, polecamy wszystkim. A teraz pozostali nasi uczestnicy. Jak to u was wygląda? Teraz jesteście już każdy w innej szkole de facto, więc może macie inne doświadczenia. Ja myślę... No to chciałem jeszcze dodać, że nawet w składzie naszej kampanii zdarzyła się sytuacja, że jeden uczestnik właśnie projektu skrzywdził drugą uczestniczkę poprzez właśnie media społecznościowe. Sprawa na szczęście skończyła się w szkole, ale też była dość poważna. Czyli rozumiem, że z tego wynika, z tych wcześniejszych wypowiedzi ekspertów, jak również waszych, że to jednak naprawdę jest codzienność w tej chwili, jeśli chodzi o szkoły, system oświaty, tak? Okej. Okay. To tym bardziej cieszę się, że taką dużą publiczność mamy na sali i możemy o tym porozmawiać, żeby tym zjawiskom zapobiegać. A właśnie a propos zapobiegania, jeśli mogę, wy coś macie do dodania jeszcze na razie, na chwilę obecną? Okej, okay, dobra. To jeśli mogę posłać mikrofon do Oli Eismont z powrotem, to jeżeli faktycznie dziecko spotka się z taką mową nienawiści, w jaki sposób najlepiej mu pomóc, w jaki sposób najlepiej zareagować? Ja tak sobie myślę, że po pierwsze trzeba to zauważyć, bo
Zwracam się ponownie do was. Nie zawsze macie odwagę, żeby o tym mówić, że coś złego się dzieje, tak? Że doświadczacie hejtu. Więc to jest najistotniejsze, żebyśmy my dorośli byli uważni na to, co się z wami dzieje. Z drugiej strony, żebyście wy mieli taką odwagę i siłę do tego, żeby to zgłaszać. Z trzeciej strony osoby, które są z wami w grupach, w klasach, też jest ważne to, żeby znowu zgłaszali takie sytuacje nam dorosłym, tak? Żebyśmy mogli czy to prowadzić chociażby takie zajęcia, jak ja mam okazję prowadzić, gdzie tworzymy wam taką przestrzeń do rozmów, do dyskusji na ten temat, tak żebyście rozumieli, czy mieli szansę zrozumieć, czym hejt jest, jakie są jego konsekwencje. To nie jest tylko tyle, że popiszemy się na forum internetowym jakąś niezwykle agresywną, złośliwą uwagą. To jest tak, że tak jak tutaj mówiliście o waszej kampanii Słowa krzywdzą, te słowa rzeczywiście potrafią człowieka młodego, bardzo młodego człowieka skrzywdzić, zniszczyć. Mówiliście tutaj o forach internetowych. Ja się spotkałam z przypadkiem takiej sprawy, gdzie rzeczywiście młody człowiek był zaszczuty, słuchajcie. Tak właśnie do tego stopnia, tak jak było w naszym dzisiejszym, czy w waszym dzisiejszym spektaklu, że miał próbę samobójczą. Także rzeczywiście to jest ważne, żebyśmy byli uważni, żebyście wy to zgłaszali i żebyście też mieli do nas, do dorosłych, takie zaufanie, że my będziemy w stanie wam pomóc, a przynajmniej spróbujemy. Nasza psycholog, pani Patrycja, miała doświadczenie w szkołach podstawowych w pracy. Czy w szkołach są jakieś procedury, jeżeli przyjdzie uczeń i zgłosi taką mowę nienawiści? Wiadomo, jak postąpić z taką sytuacją? Tak, w szkołach powinny być może tak, takie procedury, ponieważ cyberprzemoc, tak jak inna przemoc zwykła fizyczna, jest sytuacją, w której pedagodzy powinni zareagować i otoczyć dziecko pomocą. Także to niestety zależy od placówki, ale tak jak tutaj było wspomniane, często się zdarza tak, że uczniowie długo wahają się albo w ogóle nigdy nie zgłaszają z takiej sytuacji. I to wiąże nam ręce, bo nie wiedząc, że coś takiego się dzieje, nie możemy pomóc. Widzimy na przykład, że ktoś, u kogoś zaszła jakaś zmiana zachowania, jest bardziej smutny, widać, że jest odsunięty od grupy rówieśniczej, ale nie chce zdradzić, co jest powodem, bo wstydzi się na przykład, albo boi się dalszych konsekwencji, albo nie wiem, cokolwiek innego, nie ufa też czasami. Słuchajcie, to jest naturalne, że w szkole może się tak zdarzyć, że nie ma takiej osoby, do której chcielibyście pójść i poskarżyć się, no tak trzeba takiego słowa użyć, albo się pożalić. Natomiast są telefony zaufania, są też dorośli w innych miejscach. W Pałacu Młodzieży jest pani Agnieszka Stachura, która jest mediatorem. Jestem ja, podamy wam namiary, można się zgłaszać. Można zgłaszać takie sytuacje anonimowo też, jeżeli jesteście świadkiem czegoś takiego. Możecie anonimowo to zgłosić, gdziekolwiek, na policję, do nauczyciela, do sąsiada, nie wiem, ktokolwiek dorosły, kto może po prostu zainterweniować, bo konsekwencją niezgłoszenia takiej sprawy może być tragedia. Może być naprawdę tragedia i nie wiem, no tak jak pan sędzia nie życzył wam, żebyście byli pokrzywdzeni, tak samo ja nie życzę wam, żebyście byli w takiej sytuacji, że ktoś z waszych bliskich, znajomych padł ofiarą takiej przemocy i targnął się na życie, bo wyrzuty sumienia zostaną z wami do końca waszego życia z kolei. Także bądźcie czujni i też, jeżeli już jestem przy mikrofonie, to chciałabym zadać wam pytanie, ponieważ my tutaj mówimy, że jest to tak nasilone zjawisko. Być może chcielibyście przytoczyć jakiś przykład ze swojego życia, ze swojego otoczenia, ze swojej szkoły, gdzie coś takiego miało miejsce. Co to było? Jak to przebiegło? Kiedy wyszło na jaw? Co zrobiliście? Co zrobili dorośli? Mikrofony są na sali. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić taką historią, to proszę, żeby podniósł rękę
I osoby z mikrofonami, rozejrzyjcie się, gdzie rzucić mikrofon, żebyśmy mogli posłuchać historii z życia. Prawie się udało, ale już jesteśmy blisko. Dotarł mikrofon. Mówimy do tej czarnej kropki. Więc jechałam sobie z obozu i obok mnie siedziała sobie taka dość duża grupka osób i w pewnym momencie zaczęli wyzywać jednego z tych chłopaków od wszystkiego, co przyszło im na myśl. I parę razy ktoś już tam podobno to zgłaszał wychowawcy, a wychowawca uważał to za jakiś głupi żart. I w końcu ja i moja koleżanka stwierdziłyśmy, że przesadzili i też stwierdziłyśmy, że zamienimy się z nim miejscem. To też zaczęli nam mówić, że o mój Boże, współczuję ci, że musisz się obok niego siedzieć, pewnie się mierdzi czy coś takiego. I po prostu no, cały czas było cokolwiek, żeby mu powiedzieć, że jesteś gorszy, jesteś inny. I w każdym momencie, jak zrobił coś źle, to oni mu to tak dosłownie wytykali. I na końcu już w końcu stwierdziliśmy, że pójdziemy do innego wychowawcy i dopiero on zareagował i w jakiś sposób tam ogarnął tych innych ludzi. Dziękuję bardzo. Czyli wymagała ta sytuacja od ciebie i twojej koleżanki jakiejś determinacji też, prawda? Bo pierwsza prośba o pomoc nie przyniosła efektu. Także spójrzcie, to jest trudna sytuacja. Bo może być tak, że właśnie pierwsza osoba, do której pójdziecie, zbagatelizuje problem, ale wy nie ustawajcie w staraniach, bo może się to potoczyć bardzo, bardzo źle, jeśli nic nie zrobimy. Ja myślę, że czas na zadawanie pytań jest bardzo dobry, bo podstawowe kwestie poruszyliśmy, natomiast na co dzień z takim gronem ekspertów, jak tutaj na scenie, no nie macie do czynienia, więc to jest jedyna okazja chyba, żeby ten temat poruszyć. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie a propos hejtu, mowy, nienawiści? Chciałbym się czegoś dowiedzieć, doszczegółowić. Zachęcam bardzo mocno do wypowiedzi. Na razie nie widzę. W takim razie może przejdźmy dalej, może ktoś się jeszcze ośmieli. Mam pytanie do naszych... Jest? O! To bardzo proszę podać mikrofon. To moje pytanie poczeka, natomiast w takim razie bardzo prosimy o zabranie głosu przez ciebie. Czy hejt to tylko przemoc psychiczna? Jeszcze raz mogłabyś powtórzyć? Czy hejt to tylko przemoc psychiczna? Czy hejt to tylko przemoc psychiczna, tak? Tak. Mhm. No w zasadzie tak, bo nie. Mamy, widzicie, właśnie zaczyna się prawdziwa dyskusja, bo mamy odmienne zdania. Potocznie jest to rozumiane jako obraźliwe określenia, ale też i w sumie działania. Natomiast częściej przybiera to postać komentarzy, uwag, ale w skrajnych formach późniejszych wiąże się to też z całym nastawieniem danej osoby do kogoś innego lub do grupy osób, co może się rozwinąć w działania. Więc w zasadzie teraz po przemyśleniach, zgadzam się też z panem sędzią, może chce pan sędzia coś dodać. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć wam, że jakbym miał okazję rzucania takim mikrofonem, to dla samego rzucania bym się w to bawił, żeby zadać pytanie, to pytanie. Ale nawiązując do tego, co powiedziałaś, o to pytałaś, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś wchodzi do klasy, a inni od niego się ostentacyjnie odsuwają. Albo udawają, że pokazują gest zatykania nosem, że śmierdzi właśnie. To jest forma oddziaływania, która jest fizyczna, odczuwalna, ale wpływa na psychikę, więc to się miesza. To wszystko oddziałuje w taki sposób. Ale przejdźmy dalej. Kiedy są to gesty agresji, popychanie, zły dotyk tak zwany. W ten sposób także można okazywać nienawiść. Na przykład dla kibiców Zagłębia Sosnowiec. Tutaj jeszcze Adam Bieńko się zgłaszał do odpowiedzi. Jeśli mogę prosić o podanie mu mikrofonu, a ja też chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć, jak Adam zabierze głos. I przede wszystkim jest jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o tą kwestię przemocy. Niestety przemoc werbalna bardzo często eskaluje. I niestety najczęściej eskaluje do przemocy fizycznej. Dlatego, że taka osoba, która jest zaszczuta, na pewnym etapie po prostu nie potrafi sobie z pewnymi emocjami poradzić.
Przepraszam bardzo. W związku z tym, że nie potrafi sobie z nimi poradzić, próbuje to odreagować właśnie poprzez agresję fizyczną. I bardzo często ofiary stają się sprawcami przemocy. Dlatego należy bardzo uważnie współżyć z innymi ludźmi, dlatego że czasem rzeczy, które nam się wydają dobrym żartem dla tych osób, nie są tym żartem. I ja jako człowiek, który pracuje z młodzieżą i z dziećmi od wielu lat, bardzo często spotykam się u nas na treningach z sytuacjami, gdzie nasi zawodnicy wspominają o tym, że mają różnego rodzaju problemy w szkołach i z racji tego, że prowadzimy na przykład zajęcia sztuk walki, oni bardzo często docierają z tego powodu do nas na zajęcia. Natomiast my staramy się im tłumaczyć, że to nie jest droga, to nie jest rozwiązanie, żeby próbować w sposób fizyczny powstrzymywać jakąkolwiek agresję. A ja w tym temacie chciałem dodać jeszcze jedną taką moją refleksję. Padło pytanie, czy przemoc fizyczna też jest hejtem. Ja myślę, że to nie jest tak, że to wy musicie rozstrzygać na jakimkolwiek etapie, ponieważ jeżeli są jakiekolwiek działania niepożądane w stosunku do was, nieważne, czy ktoś was wyzywa, czy tak jak powiedział sędzia, na przykład ostentacyjnie cała grupa odsuwa się od jednej osoby, czy dochodzi do przemocy fizycznej, to tak de facto to nie jest wasz problem, żeby stwierdzić, do czego doszło. To wszystko są działania niepożądane w stosunku do was i w każdej z tych sytuacji macie prawo do obrony, macie prawo do rozmowy z osobą dorosłą, psychologiem, nauczycielem, wychowawcą, a to, czy to był hejt, czy to była przemoc fizyczna, w ilu procentach, które zjawisko, to tak naprawdę moim zdaniem nie ma znaczenia, bo ważne jest to, że są wobec was stosowane jakiekolwiek działania niepożądane. Więc jeżeli cokolwiek z tego typu wystąpi, to myślę, że warto zwrócić się o pomoc, nie zastanawiając się, jak to zjawisko nazwać, bo wydaje mi się, że wszystkim takim działaniom niepożądanym trzeba przeciwdziałać. Nie wiem, czy eksperci ze mną się zgodzą, ale myślę, że tak. Widzę, że chyba ktoś jeszcze chciał zabrać głos z lewej strony sali. Czy mi się tego wydawało? Czy ktoś tam chciał mikrofonu? Tutaj na środku widzę. Można prosić o mikrofon? O, dobra. Poszło. O, okej. Okay. Proszę. Nie wstaję. No to jak sobie poradzić z takim hejtem? Generalnie zwrócić się o pomoc do osoby, która jest zaufana, nauczyciela, wychowawcy. Nie wiem, czy panie coś chcą jeszcze dopowiedzieć? A może wy macie jakiś pomysł, dokładnie, bo pani nie miała mikrofonu, więc ja podpowiem na głos. Może ktoś z publiczności miał do czynienia z hejtem i w jakiś sposób sobie poradził? Okej, mikrofon poszedł. Nie reagować. Dobra. Kto da więcej? Powiedzieć o sobie dorosłej. Dobrze. Na razie mamy dwa przepisy. Trzeci. Zadzwonić na telefon zaufania. Dobrze. Nie działa. No. A, działa. Naprawiłem. Dziękujemy. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, jak poradzić sobie z hejtem? Więc powinno się na pewno po pierwsze zgłosić się to komuś zaufanemu nam, na przykład przyjaciółce, jakiejś siostrze, bratu, komukolwiek, porozmawiać z tą osobą o tym i dopiero potem, po przeanalizowaniu wszystkiego, zgłosić to osobie dorosłej, która stwierdzi, co zrobić z tym dalej. Okej, okay, teraz tutaj z przodu jest pomysł, bardzo proszę. Nie tyle co pomysł, tylko mam pytanie odnośnie tego, że jeżeli zgłosimy to kogoś dorosłego i ta osoba nie reaguje, to co my mamy wtedy zrobić? Jeżeli jesteśmy ignorowani przez osoby, do których zgłaszamy, co mamy zrobić? Dobrze zrozumiałem, tak? To tak. Pytanie. Jeżeli myślę, że szukać dalej w tym momencie. Tutaj padł przykład z tyłu sali, że wychowawca pierwszy nie reagował w żaden sposób, uznał to za żart, ale kolejna osoba dorosła potraktowała to poważnie. Ja myślę, że ostatecznie trafimy do osoby właściwej i mam nadzieję, że taka debata jak dzisiejsza, Dni Bezpiecznego Internetu, sprawią, że ta świadomość wśród dorosłych też wzrasta i mam nadzieję, że coraz mniej osób będzie takie zjawisko ignorować. A co jeżeli na przykład rodzina wręcz ignoruje to? Nie. Jeśli rodzina ignoruje, to już może poproszę pani nasze o wypowiedź. Ja jeszcze chciałem odnośnie tutaj tego zgłaszania jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli uczeń zgłasza nauczycielowi, który jest funkcjonariuszem publicznym, informację o tym, że jest hejtowany i wyczerpuje to znamiona przestępstwa,
to taki nauczyciel jest zobowiązany powiadomić w tym momencie jako funkcjonariusz publiczny organy ścigania o takim fakcie. Więc jeżeli faktycznie wyczerpuje to znamiona przestępstwa, to w takiej sytuacji nauczyciel powinien powiedzieć, jak ma dalej uczeń postępować, plus dodatkowo powiadomić organy ścigania. Dziękuję za wypowiedź od strony prawnej, a teraz może pani Patrycja lub pani Ola lub sędzia. Dobrze, ale słuchajcie, dobra, fajna kostka, ale teraz mówicie o tym, co robić w sprawie o hejt, jeżeli jesteście hejtowani. No ale z takich technicznych rzeczy przychodzi wam coś do głowy? No? Zablokować osobę w SMS-ach. Dobrze, to jest techniczna kwestia. Dalej? Trzeba od razu działać. Nie wolno tego dusić w sobie, tylko trzeba prosić o pomoc. Ale jak działać? Najpierw najbliższych osób znaleźć tam pomoc, a potem na wyższym szczeblu, na przykład do pani pedagog szkolnej, do pani... Ale o tym już mówiliśmy, bo mówimy o technicznych rzeczach. Słuchajcie, proste. Ktoś pomyślał o tym, żeby zrobić print screeny? No wiecie, jak się robi print screeny? Zebrać dowody. No dokładnie tak. To jest pierwsza rzecz. Wiadomości w internecie nie giną, ale można je skasować. Niektóre wiadomości trudniej uzyskać. Więc pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić, to zadbać o to, żeby były ślady, żeby były dowody. Bo jeżeli zgłaszacie to potem dorosłemu nauczycielowi, no to dobrze, dostaliście wiadomość na Snapie, ona znika. Na Facebooku można też usunąć wiadomość. Na Messengerze częściowo też można. Można zlikwidować konto. Stracicie dostęp do tej informacji. Więc pierwszą rzeczą, którą, jeśli chce się to spuścić dalej, zgłosić, to jest zadbać o zabezpieczenie dowodów. To myślę, że tutaj pan policjant więcej na ten temat powie. Słuchajcie, w pierwszej kolejności, tak jak była mowa, musimy zabezpieczyć ten ślad, że faktycznie doszło do tego, że byliście obrażani. Bo to później na organach ścigania leży ten obowiązek, żeby udowodnić temu przestępcy, że on faktycznie popełnił przestępstwo i zachowywał się niezgodnie z prawem. Więc tak jak była mowa przed chwilą, robimy print screen po pierwsze. Po drugie, jeżeli taka strona, taki portal daje nam możliwość, żeby zapisać rozmowę jako treść dokumentu, zróbmy to też. Jeżeli nie umiemy zrobić print screena, zróbmy zdjęcie telefonem na przykład naszego ekranu komputerowego. W WhatsAppie też możecie usunąć wiadomości, więc nie będzie śladu po tym, że ktoś w jakiś sposób was obrażał, wyzywał, że była taka historia. Kolejna sprawa, mówiliście o tym, żeby zablokować taką osobę na przykład, która nam wysyła takie obraźliwe informacje. Jak najbardziej to też jest rozwiązanie po to, żeby zablokować ten proces, żeby nie dochodziło dalej do takich sytuacji. Ale możemy jeszcze oczywiście wydrukować treść takiej rozmowy po to, żeby mieć na papierze w momencie, kiedy taka osoba usunie konto, usunie wpisy, tak żebyśmy mieli jasny ślad po tym, do czego przed chwilą dochodziło. No i oczywiście jest jeszcze jedna sprawa, mówiliśmy o tym, że blokujemy taką osobę, ale możemy też na przykład, bo tutaj jest oczywiście wiele możliwości i nie wszystkimi też dysponujecie, bo jak wcześniej była mowa, nasze możliwości są po pierwsze większe, jeżeli już mamy uruchomiony taki proces, a po drugie nie wszystkie firmy też tak łatwo udostępniają zawartość swoich informacji i dostać się do tych danych czasami to wymaga więcej czasu. Ale oczywiście możecie w pierwszej kolejności zgłosić taką informację na przykład do obsługi Facebooka, do obsługi innego miejsca, gdzie taka rozmowa się toczy i tam wszystko możemy zablokować i w tym momencie zablokować tą całą sytuację dalszego obrażania. A w drugiej kolejności dbamy o to, żeby zabezpieczyć te wszystkie ślady, którymi później będziemy mogli się posługiwać w trakcie na przykład składania zawiadomienia, czy w trakcie już procesu, kiedy będziemy musieli udowodnić takiej osobie, że ona się dopuściła tej sytuacji. I to, o czym wcześniej też była mowa, to nie na was, to nie waszym zadaniem jest, żeby definiować, kwalifikować, czy macie do czynienia z takim czy innym przestępstwem. To nie jest wasza rola. Jeżeli tym bardziej jesteście osobami, która doznaje takich sytuacji, to w pierwszej kolejności należy zatrzymać ten proces, zabezpieczyć ślady, zgłosić oczywiście to osobie najlepiej dorosłej i później podjąć dalsze kroki, chociażby zgłosić taką sytuację na komisariacie policji. A jeszcze mam do was pytanie. Kto z was
ma nie ma ukończonego 15 roku życia. Poniżej. Dobrze, dziękuję. Ale, a kto z was wie, jakby doszło do rozprawy sądowej, to czy bylibyście w sądzie świadkami, przesłuchiwani przez sędziego, czy też nie? Kto? No dobra. To w takim razie, kto uważa, że byłby przesłuchiwany przez sędziego na sali rozpraw? A kto uważa przeciwnie? Dobrze, a kto powie, dlaczego nie byłby w sądzie przesłuchiwany? No to proszę bardzo, mamy tam ten... Rafał, masz mikrofon. No. Kiedy możemy być przesłuchowani przez psychologa lub przez inne osoby, ale do wieku 17 lub 16 roku życia przez sędziego raczej byśmy nie byli przesłuchiwani na rozprawie. A tutaj powiem, że nie masz racji do końca. Blisko, ale ciepło. Kto da więcej? Rafał, dajesz. Jest. Jak? No. Ja chciałem jeszcze powiedzieć a propos do tego, co mamy robić, że na przykład w szkole nie powinniśmy pokazywać, że jesteśmy gnębieni, żeby osoba, która nas na przykład hejtuje, nie miała z tego satysfakcji i nie robiła tak więcej. Dobrze. No ale wróćmy do tego, gdzie jest osoba pokrzywdzona, która nie ma ukończonych 15 lat przesłuchiwana? W sądzie rodzinnym. Nie do końca. W niebieskim pokoju. Pozdrawiam. A kto to jest niebieski pokój? Tam no? Przesłuchuje psycholog. Dobra, dzieci. Dobrze. To może pani psycholog, pani tu, przepraszam, nasza pani psycholog. Dobry. Pani Ola, opowie, jak to wygląda w niebieskim pokoju. Tutaj pan sędzia powiedział, że to się nazywa niebieski pokój, ale to też bardzo często jest nazywane przyjaznym pokojem przesłuchań. To tak, żebyście wiedzieli. To jest takie szczególne miejsce, ale gadułki, cicho. To jest takie szczególne miejsce, gdzie rzeczywiście dzieci w warunkach przyjaznych, tak żeby zminimalizować stres, który zawsze przy takich czynnościach jest. My dorośli, jeżeli jesteśmy przesłuchiwani, to oczywiście też bardzo się tym denerwujemy, więc dla nas prawników oczywiste jest to, że tak samo denerwujecie się wy. Dlatego została stworzona taka szczególna procedura. Troszkę się pomyliliście, bo to przesłuchanie rzeczywiście nie prowadzi go psycholog, a jednak sąd. Ale bez togi. Togę czasami, myślę, sąd może użyć jako takiego narzędzia, żeby was zaprzyjaźnić czy oswoić z tym, że nic złego tu się nie dzieje, żeby złapać kontakt. I jeszcze jedno ważne. Tam jesteśmy nagrywani. Całe przesłuchanie jest nagrywane po to, żeby potem odtworzyć na sali rozpraw. Także takie młodsze osoby nie znajdują się na sali rozpraw, nie przychodzą do sądu, nie muszą przechodzić tego całego teatru, który dzisiaj obserwowaliśmy. Tam widzę, ktoś się zgłaszał, coś chciał zapytać? No śmiało, kolego. Czy jak napiszemy pod jakimś filmem, że mega słaby film, czy to jest hejt? To jest recenzja. Ale jeżeli napiszemy, że reżyser jest, i tutaj kilka uwag, na przykład Żydem, gejem, pedałem albo kimś jeszcze, i że nie potrafi kręcić. Bardzo śmieszne. Ale to nie ma z czego się śmiać. Takie komentarze się pojawiają. Ba, czasami się kogoś wyzywa od tego, że jest się sędzią. Dobrze, jest jeszcze jedno pytanie z publiczności, może to będzie ostatnie, bo już powolutku musimy kończyć, więc bardzo proszę o to ostatnie pytanie. Jeszcze, panie dyrektorze, jak ja bym mogła tutaj dodać dwa słowa do tego, co pan sędzia powiedział, ponieważ ważną kwestię poruszył, mianowicie my mamy prawo wyrażać swoją opinię. To nie jest tak, że nie można niczego komentować, ale to musi być konstruktywne, a nie po to, żeby komuś się zrobiło przykro, a w rzeczywistości nasza opinia nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Także no, tylko wyczucie tej granicy to jest sztuka.
Nie tylko dla młodych osób, ale też dla dorosłych czasami. Po pierwsze, my jesteśmy w pałacu cały czas. I ja pani Patrycja. I możecie zawsze do nas przyjść. I my na pewno was nie zignorujemy. Po drugie, mamy też kontakt jako osoby dorosłe do instytucji, które mogą nam pomóc, żeby pomóc wam. Dlatego zanim zaczniecie szukać gdzieś daleko, to przyjdźcie po prostu do nas. A teraz jeszcze koleżanka. Czym się różni krytyka od hejtu? Tutaj pan sędzia mówi, że to jest bardzo cienka granica i de facto zależy chyba od odbiorcy, jak to zostanie odebrane. Natomiast jeszcze słówko. To jest to, co pani psycholog powiedziała przed chwilą, bo ja tylko powtórzę. To jest, jeżeli chcemy wyrazić opinię o czymś, to czynimy to w taki sposób, aby nie urazić autora. Jeżeli nie podoba nam się coś, ba, nie smakuje nam obiad przygotowany przez mamę, to co będziemy mówili, przepraszam, ten obiad jest, tutaj pada słowo jakieś właśnie, czy no, nie udało się tym razem. To jest kwestia kultury, taktu, dobrego wychowania. A tu jeszcze, właśnie, dawaj, bo nie zadasz tego pytania. Z tej wypukłej strony? Oto, to do dobrej strony mówiłaś, to jeszcze raz spróbuj. Coś nie działa. O, jest, już. O. Czy to prawda, że w niebieskim pokoju sędzia jest za weneckim lustrem? Nie. Znaczy jest za lustrem weneckim razem z osobą, z którą rozmawia. Za lustrem weneckim są te osoby, które się przysłuchują. Znaczy prokurator, protokolant. Psycholog też siedzi. Jest jeszcze jedna ważna postać. U mnie przynajmniej w błękitnym pokoju. Kubuś Puchatek. Na ścianie. Właśnie, a propos jeszcze komentarzy, to jest ogromnie ważne, żeby oddzielić właśnie krytykę konstruktywną od takiej złej i szkodliwej krytyki. I my też właśnie tworząc ten spektakl musieliśmy się nauczyć takiej konstruktywnej krytyki. Musieliśmy się nauczyć mówić sobie, co musimy poprawić i konkretnie podawać rzeczy, które nam się nie podobają i dawać rady na to, jak na przykład to poprawić. I to jest właśnie też taki sposób na komentowanie. Dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. Tutaj widzę, że jeszcze jest jedna osoba z tyłu się zgłasza w białej koszuli, jeśli można tam mikrofon puścić. Natomiast chciałbym, żeby to była ostatnia wypowiedź z sali. Bardzo też się cieszę jako dyrektor Pałacu Młodzieży, że te mikrofony się sprawdziły, bo widzę, że robią furorę. Obok ciebie, o, właśnie tam. Natomiast ja bym też prosił naszych rozmówców na scenie o 2-3 zdania podsumowujące za chwilkę, żebyśmy zamknęli temat, zamknęli tę debatę i powolutku kończyli. Więc ostatni głos z publiczności teraz, bardzo proszę. Chciałem się spytać, jak się nazywa ten kanał, tego youtubera. Myślę, że niekoniecznie wszyscy, niekoniecznie on chciałby, żeby było tu to powiedziane, więc to uszanuję i nie zamierzam tego powiedzieć. Dobrze, dziękuję. I to była bardzo dyplomatyczna i konstruktowna odmowa, także bardzo dziękujemy. Dobrze, to przejdźmy do podsumowania w takim razie. Jeśli mogę prosić, może tak samo jak zaczynaliśmy od Oli Eismont, dosłownie 2-3 zdania na zakończenie, żeby nam to się wszystko dobrze zapamiętało. 2-3 zdania, dobrze, spróbuję. Po pierwsze, zgłaszajcie. Po drugie, bądźcie uważni i nawet jeżeli my, dorośli, popełnimy błąd i jakoś zignorujemy, to szukajcie innych dorosłych, którzy zareagują i wam pomogą. To jest, myślę, najistotniejsze i nie bójcie się tego po prostu. Ja się pod to podłączam i jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie zareagujecie na taką sytuację, gdy widzicie, że komuś się dzieje taka krzywda, to być może jutro wy będziecie ofiarą. Bo osoby, które dopuszczają się do takich czynów, nie poprzestają tylko na jednej. Szukają sobie co chwilę kogoś nowego. Także bądźcie czujni i reagujcie. Dwa zdania podsumowania. Wracając do tej krytyki i hejtu. Zwróćcie uwagę na jedno. Jeżeli krytykujemy, to powiemy, że film był słaby, a nie, że reżyser jest do bani. Nasz komentarz nie dotyka uczuć tej osoby. To jedna rzecz. Druga sprawa, zgłaszajcie, nie bójcie się zgłaszać tych rzeczy. No i trzecia, najważniejsza, zanim zgłosicie, pamiętajcie, żeby zabezpieczyć ślady, żebyśmy mieli później na czym pracować.
Ja się przyłączę do tego apelu o to, żeby reagować, bo tutaj z sali padło taka propozycja reakcji na hejt, żeby to zignorować. I o ile to jest jednostkowa, jakaś drobna sytuacja, ktoś powie wam, że macie, nie wiem, twarz jak hamulec od karuzeli, no to można to zignorować. Natomiast jeżeli widzicie, że komuś dzieje się krzywda, to ta reakcja jest potrzebna, jest konieczna. Właśnie po to, żeby ten hejt nie eskalował, bo kto jest dzisiaj wyzywany, ten drugiego dnia może już być bity. Po prostu no, to tak to działa. Najpierw jest ta przemoc, o czym też mówiliśmy, werbalna, a potem już jest agresja czysto fizyczna. Dlatego reagujcie. A ja przede wszystkim przypominam wam, że nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że w internecie jesteśmy anonimowi. Tak jak wcześniej mówiłem, każdy zostawia ślady i w związku z tym każdego rodzaju hejt czy mowa nienawiści pozostawia jakieś informacje, które później są do odtworzenia. Także nie uważajcie, że możecie być bezkarni, dlatego że założyliście konto na Facebooku pod nieprawdziwym na przykład nazwiskiem. Weźcie pod uwagę, że za was przedstawił się wasz komputer. Wysłał numer IP, wysłał całą masę innych danych, które operator takim, jakim jest Facebook, posiada u siebie, a informatycy śledczy są w stanie bez problemu odtworzyć. Jeszcze sędzia i jeszcze potem Hania chciała zabrać głos. Dobrze. Lela, przepraszam. Ja tylko chciałem wam powiedzieć, że ten spektakl, który dzisiaj widzieliście, a przede wszystkim symulację rozprawy sądowej, dotyczy niewielkiego ułamka spraw hejtu, mowy nienawiści, która się dzieje. Ta funkcjonuje. Do sądu trafia niewiele spraw. I pamiętajcie o tym, że czasami lepiej, jak to nie trafia do sądu, ale bardzo często lepiej, żeby to trafiło do sądu, kiedy ten stalking, ten hejt, mowa nienawiści jest bardzo intensywna, dlatego warto reagować. I jedna uwaga, jeśli mogę, na koniec. Pamiętajcie o tym, że dorośli, którym to zgłaszacie, oni żyją w nieco innym świecie niż wy. Oni niekoniecznie znają te realia, które waszego świata. Dlatego bierzcie poprawkę na to. Nie każdy dorosły jest w stanie od razu pojąć, co i gdzie jest problemem waszym, gdzie ten problem leży. Dajcie szansę, żeby mi to wytłumaczyć. Nie każdy to zrozumie. To tak samo jak nie każdy nauczyciel się z wami dogada, nie każdy rodzic się z wami dogada. Okres buntu też ma swoje prawa, ja to pamiętam. Ale czy to oznacza, że nie warto? To jest kwestia zaufania. I w ważnych kwestiach trzeba komuś zaufać i na pewno są osoby, którym warto zaufać. Więc pamiętajcie o tym. Ja bym chciała jeszcze dodać, że przede wszystkim jeżeli chodzi o hejt i mowę nienawiści, to powinniśmy zacząć patrzeć na siebie i na nasze zachowanie, bo na przykład to, jak teraz zachowujecie się na widowni, jako widownia, oglądając nas, tam na przykład chłopcy sobie grają w papier, kamień, nożyce. Super. I myślę, że nawet takie drobne rzeczy, jakieś słowa wypowiedziane niby w żartach, niby nie, to może wpłynąć na drugiego człowieka i powinniśmy popatrzeć najpierw, jak my się zachowujemy, a dopiero później, co inni robią. Te wszystkie podsumowania były bardzo cenne, ale myślę, że to od Neli chyba takie najbardziej osobiste i faktycznie te prawa były zrozumiałe z mojego punktu widzenia. My powolutku już kończymy, tu jeszcze Agnieszka chce zabrać głos. Agnieszko? Ja tylko chciałam wam powiedzieć, że to jest tak jak w tym powiedzeniu, że jeśli do jednej osoby idziemy i nie udzieli wam pomocy, to nie poddawajcie się. No jeśli plan A nie działa, no to alfabet ma znacznie więcej liter. I tutaj pani pedagog szkolna też bardzo prosiła jeszcze o zabranie głosu.
Ja najpierw to chciałabym podziękować w imieniu, myślę, przede wszystkim uczniów Szkoły 66 w Katowicach, ale też dyrekcji i nauczycieli. Jest to dla nas wszystkich, myślę, cenne doświadczenie, udział w dzisiejszej debacie i wczorajsze warsztaty. I polecamy się na przyszłość, bo zawsze każda dodatkowa kropelka, informacja to jest bardzo dużo. I mówię, cenne zarówno dla nas nauczycieli, jak i dla was, myślę, też. Ale nie wspomniał tu nikt, jest jeszcze w szkole wywieszony telefon zaufania, dostępny 24 godziny na dobę dla wszystkich. Też tam możecie szukać pomocy, jeżeli uważacie, że wszystko was zawiodło. Ale w szkole też wiecie o tym, że u wychowawcy, u nauczycieli, u mnie, u dyrekcji, u każdego, czy to przez rodziców, czy najlepiej sami, znajdźcie taką chwilę. Wiem, że czasami się wstydzicie, nie chcecie, obawiacie. Ale na pewno taka osoba się znajdzie, która wam czas poświęci. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy, Pałacowi Młodzieży, za stałą współpracę z naszą szkołą, a za dzisiejszy dzień szczególnie. Dziękuję bardzo. I w ten oto sposób będziemy kończyli. Bardzo państwu dziękuję. Taką debatę robiliśmy po raz pierwszy. Myślę, że udała się bardzo mocno. Jeśli mogę prosić o moich towarzyszy ze sceny o powstanie, ukłonimy się, myślę, na koniec i w ten sposób zakończymy dzisiejszy Dzień Bezpiecznego Internetu. No to, a jeszcze? A ci, którzy chcą pamiątkowe przypinki, przypominamy, one tam są, można je teraz rozdawać. Położycie? Nie próbowaliśmy tego dziękuję wcześniej, bardzo. Więc na 3, 4 i ry. Dziękujemy bardzo.